Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem wam, jak zrobić krzesło w Minecrafcie, czyli coś takiego, że jeżeli będziemy mieli schodek, sobie postawimy, albo jakąś półblok, to będziemy mogli po prostu na niego usiąść klikając prawym. Nie działa to niestety na wersji vanilla, szkoda, mogliby dodać takie jak krzesło, natomiast trzeba się już trochę napracować, żeby takie coś uzyskać. Więc ja to już przygotowałem i w dzisiejszym odcinku właśnie to wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj przygotowałem takie trzy siedzenia, które zaraz sami sobie utworzymy. Natomiast przejdźmy do pierwszego, ja wam pokażę, jak to działa. Siadamy sobie, klikamy prawy i normalnie nam siedzi. No i można to oczywiście utworzyć na każdej wersji. Raczej teraz jestem na wersji 1.15.2, więc na pewno w okolicach tej wersji na pewno wszystko będzie ładnie działać. Teraz przejdziemy sobie do krzesła. Krzesło również fajnie działa, jesteśmy tutaj nawet tak fajnie oparci, a jeśli byśmy się obrócili, to po prostu nam to nie pozwala, więc fajnie się zachowuje to po prostu krzesło, że nie da się na przykład tak usiąść w tą stronę. I jeszcze trzecie, tutaj trochę to się buguje, ale to trzeba już samemu. I trzecie krzesło to jest takie na podwyższeniu, działa mniej więcej jak to pierwsze, natomiast jesteśmy trochę wyżej, no i fajnie to oczywiście wygląda. Siadam shiftem oczywiście, jak ze świni, ponieważ to jest siodło, które jest ustawione na świni. W ostatniej wersji nie da się zrobić coś takiego, że jakiś mob jest niewidzialny na stałe, więc ja wam pokażę, jak zrobić, żeby ta świnia była cały czas niewidoczna. Więc przechodzimy do pulpitu i zaraz się widzimy. A więc jesteśmy już w pulpicie, nie musimy oczywiście Minecrafta wyłączać, ponieważ to jest niepotrzebne. I standardowo wchodzimy w %appdata%. Minecraft i wchodzimy w save'y, w nasze save'y i wchodzimy do naszego świata aktualnie, który jesteśmy teraz załadowani, czyli w moim przypadku to będzie świat o nazwie mój świat. Wchodzimy w niego i wchodzimy w folder datapacks i to będzie oczywiście do pobrania w opisie, tu nic nie będzie trzeba konfigurować. To jest datapack, no i jeśli ktoś nie widział poradnika o datapackach, zapraszam serdecznie do linku w opisie. Wchodzimy do takiego folderu, oczywiście to musimy rozpakować. Wchodzimy do takiego folderu, klikamy data, comment, factions oraz wchodzimy w main. I tutaj mamy taki pliczek, otwieramy to notatnikiem, jeśli ktoś pisze, że nie wie, czym to otworzyć. Kopiujemy sobie tą komendę i teraz tak, jeżeli władujemy już sobie ten folder do naszego save'a, musimy wpisać komendę reload, ponieważ żeby datapack nam się załadował i wszystkie komendy, które tu są załadowane, czyli ta konkretnie jedna, po prostu ma działać. Jak ona działa w ogóle? Efekt GIF daje wszystkim bytom, które mają tag pig podłoga chair, niewidzialność na 1 sekundę, bez cząsteczek, czyli ustawione na true. Kopiujemy sobie tą komendę i w tym momencie możemy już w sumie przejść do Minecrafta, to możemy zamknąć. Ok, więc jesteśmy już w Minecrafcie, jeśli mamy tą komendę skopiowaną, klikamy Ctrl V bądź w innym miejscu. I jak widać tutaj jedyne co skonfigurować musimy to koordynaty naszego siedzenia, czyli na przykład weźmy sobie dębową płytę i teraz musimy na przykład ją postawić w tym miejscu i w tym momencie musimy znaleźć koordynaty tego bloku, czyli klikamy F3 i teraz w tym miejscu looking at block nasze koordynaty to jest 127, 64, 18, więc piszemy 127, 18. Jeśli tu mamy 64, to nie piszemy 64, tylko 63 i dodajemy .605, a to dlatego, żeby w ogóle na tą świnię dało się usiąść, ponieważ ona będzie tak jakby w bloku, jeśli damy ją o jedną jednostkę niżej. Klikamy Enter i w tym momencie krzesło nam się utworzyło, teraz możemy usiąść na nie, natomiast jesteśmy obróceni w kierunku nie tym, co chcieliśmy. Natomiast teraz wam pokażę, jak to zrobić, żeby to działało. Tutaj mamy coś takiego jak Rotation, tylko zabijemy tą świnię. Oczywiście jeśli nie da zabić na trybie survival ani adventure, jest to tylko możliwe na trybie creative, więc tak, tu mamy rotation i zmieniamy tą liczbę, która jest w tym miejscu, więc klikamy F3 i teraz możemy tutaj w tym miejscu są nasze koordynaty, nasze położenie względem kursora i w tym momencie jeśli na przykład popatrzymy w na przykład kierunku -45 i ustawimy tą świnię w -45, będzie ono ustawione na ukos i będziemy ustawieni po prostu w stronę -45. Więc mam nadzieję, że każdy zrozumiał, jak to działa. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, jeżeli macie jakiś pomysł na film. No i oczywiście datapack będzie w opisie. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć!